W tym wyrażeniu dzielimy wielomian trzeciego stopnia przez wielomian pierwszego stopnia. I moglibyśmy wykonać to dzielenie, mówiąc inaczej, moglibyśmy uprościć to wyrażenie, przekształcić je do prostszej postaci, korzystając ze zwykłego schematu dzielenia pisemnego wielomianów. Ale w tym filmie przyjrzymy się trochę innej metodzie dzielenia wielomianów. Nazywa się ona schemat Hornera. I może w tym filmie będą to dla Was jakieś czary mary. Ale w jednym z następnych filmów dokładnie sprawdzimy, dlaczego ten system działa i dlaczego otrzymujemy przy jego zastosowaniu taki sam wynik, jak przy zwyczajnym dzieleniu pisemnym wielomianów. Osobiście nie przepadam za schematem Hornera, bo jest on bardzo algorytmiczny, bardzo schematyczno-mechaniczny. Wykonując dzielenie według schematu Hornera, bardziej musimy się skupić na wykonywaniu poprawnie każdego kroku, niż na rozumieniu, co się dzieje. Ale ma on też parę zalet, sami się przekonacie, jest szybszy, mieści się na mniejszej kartce, w sumie może się podobać. Zastosujmy schemat Hornera do tego przykładu. Uprośćmy to wyrażenie. Może najpierw jeszcze dwie ważne sprawy. Jest to najprostsza wersja dzielenia wielomianu według tego schematu, i żeby wykonać taki najprostszy algorytm, dwa warunki muszą być spełnione dla wyrażenia w mianowniku. Pierwszy warunek jest taki, że musi to być wielomian pierwszego stopnia. Tutaj musi być tylko samo x, czyli zmienna x w pierwszej potędze, nie może być tutaj x do kwadratu, czy do trzeciej, ani do czwartej, piątej itd. Tak Drugi warunek jest taki, że współczynnik przed tym x musi wynosić 1. Istnieją sposoby na to, żeby wykonać takie dzielenie według schematu Hornera w przypadku, kiedy współczynnik przy x jest inny niż 1, ale musielibyśmy dodać tutaj parę rzeczy do całej tej procedury, a chcemy ją wykonać w postaci najprostszej, czyli właśnie dla przypadku takiego jak tutaj x plus lub minus jakaś liczba. No to po kolei. Pierwszy krok jest taki, że przepisujemy wszystkie współczynniki wielomianu z licznika 3, 4 plus 4. Minus 2, minus 1. Teraz narysujemy takie coś, taką półtabelkę. Możecie spotkać różne sposoby rysowania, ale nie są one aż tak ważne. Ważne są liczby i to, co z nimi robimy. Tutaj zostawiamy wolne miejsce dla drugiego rzędu liczb i trzeci będzie pod kreską. Drugi krok jest taki, że patrzymy na mianownik i sprawdzamy, co jest dodane lub odjęte do x albo od x. -a. Mamy tutaj plus 4. I zapisujemy w tabeli liczbę przeciwną. Czyli zamiast plus 4 zmianownika, zapisujemy w tym miejscu minus 4. Liczba przeciwna do plus 4 to minus 4. I jesteśmy gotowi. Może to na razie dla Was jakieś czary mary, bo nie będziemy tutaj wiele wyjaśniać, ale na razie niech zostanie tak jak jest. W jednym z następnych filmów rozpracujemy sprawę i dowiecie się, dlaczego ten sposób działa. Pierwszy współczynnik przepisujemy bez zmian. Tutaj pod kreskę. Tutaj trójka. Teraz mnożymy zapisaną tutaj liczbę, razy to minus 4 i zapisujemy tutaj. 3 razy minus 4 to minus 12. Teraz w drugiej kolumnie dodajemy 4 i minus 12, i wynik zapisujemy znowu pod kreską. 4 i minus 12 to minus 8. I powtarzamy cały schemat. Mnożymy to minus 8, Razy minus 4 i wynik zapisujemy tutaj, w następnej kolumnie. Minus 8 razy minus 4 to plus 32. I w następnej kolumnie to samo. Dodawanie. Minus 2 plus 32 to plus 30. I znowu mnożymy otrzymane 30 razy minus 4 i wynik zapisujemy w następnej kolumnie. 30 razy minus 4 to minus 120. Dodajemy liczby w ostatniej kolumnie, minus 1 i minus 120 to razem minus 121. I ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to oddzielić z prawej strony tych liczb pod kreską jeden wyraz. Jedną liczbę. Oddzielamy jeden wyraz, ponieważ tutaj mamy tylko jeden wyraz. A mamy tutaj jeden, bo w mianowniku mamy x. Plus lub minus tylko jeden wyraz. Tylko wtedy możemy zastosować taką podstawową, najprostszą wersję schematu Hornera. No i mamy odpowiedź. Może wygląda to nieprawdopodobnie, ale te liczby to współczynniki wielomianu, którego szukamy, który jest wynikiem tego dzielenia. To jest wyraz wolny, wyraz stopnia zerowego, czyli stała. To jest współczynnik przy x, to jest współczynnik przy x do kwadratu. Gdyby tutaj w lewą stronę były kolejne wyrazy, to byłyby to kolejne współczynniki przy x do trzeciej, do czwartej i tak dalej. To dzielenie, to wyrażenie po uproszczeniu będzie miało następującą postać. 3x do kwadratu minus 8x plus 30, a ten jeden wyraz, który z prawej zostawiliśmy, to reszta z tego dzielenia. Czyli zapisujemy minus 121 przez mianownik, przez x plus 4. Nie podzieliło nam się idealnie, równiutko, bez reszty, zostało do podzielenia jeszcze minus 121. Możemy też zacząć zapisywanie wyniku na podstawie tych obliczonych współczynników od prawej strony. Pierwsza z prawej liczba to reszta, czyli minus 121 przez x plus 4. Następna liczba to wyraz wolny plus 30 minus 8x plus 3x kwadrat. Mam nadzieję, że złapaliście z grubsza sens tego schematu, tego algorytmu. W jednym z następnych filmów, na innym przykładzie, sprawdzimy dlaczego ten system działa.